mamy prawo jako uczestnicy, świadkowie tamtych wydarzeń do dumy, takiej prawdziwej dumy, bo walczyliśmy z determinacją, nie spodziewaliśmy się wiele wywalczyć, a się okazało, że wywalczyliśmy nie tylko prawo rolników do zrzeszania się w Solidarności, ale niedługo potem doczekaliśmy się wolnej Polski. Ludzie uczestnikom wydarzeń marcowych z inicjatywy wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie nosiła nową nazwę. Proszę pana Stefana Pastuszewskiego i pana Michała Leszczyc-Grabiankę o odsłonięcie nowej nazwy sali. Szanowni Państwo, dziś ich nazwiska upamiętniamy na odsłoniętej tablicy przed wejściem do historycznej sali konferencyjnej imieniem Bydgoskiego Marca 1981 roku. Informacje na ten temat w szybkim tempie rozeszły się po całym kraju, o którym dyskutowano nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Na 23 i 24 marca zwołano do Bydgoszczy posiedzenie władz krajowych NSZZ Solidarność. Solidarność, godność, odpowiedzialność za dobro wspólne, jakim jest ojczyzna. Wszystkie podziały ze względu na wiek, pochodzenie, ideologię są wtórne. Najważniejsze jest poczucie godności drugiego człowieka, wzajemna sympatia, wspomaganie się. Właśnie poczucie, że mamy zobowiązania nie tylko wobec siebie i najbliższych, ale zobowiązania wobec szerszych grup. Nie możemy się zamykać, musimy być otwarci na innych. Nie wszystkich traktować jako przeciwników i wrogów.